Krzysztof zdobył ponad 8 tysięcy głosów w starcie na posła z okręgu 40 z Konfederacji. Niestety nie odbiera. Na jednym telefonie nie odbiera, na drugim. Nie wiem dlaczego. Co się z nim dzieje? Chciałbym się po prostu dowiedzieć więcej, co z nim w ogóle jest. Nie wiem. Zobaczymy, może dostanę się do Moniki. Ona bardzo poważnie traktuje moją osobę i zobaczymy, co ona by powiedziała. Do Moniki Tkaczyk jest taki numer i zapisałem ją jako hehe. Nie wiem, czemu ona w tym okresie, jak startowała, zawsze mówiła hehe. Monika była numer 3, miała trzecie miejsce na liście. Zdobyła około 1500 podpisów, ale tak naprawdę Krzysztof... Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Krzysztof bał się, że ona może zdobyć zbyt dużo głosów, nawet jego prześcignąć. I jak gdyby no, konkurował z nią. Z jednej listy, ale pomimo tego, że ją namówił, to z nią konkurował. Próbujemy też połączyć ją do Artura Głowackiego. On startował z Warszawy. Zdobył około, nie wiem, około 3000 podpisów poparcia. Również nie dostał się. O, ale ktoś dzwoni na drugim numerze. Nie wiem, o co tutaj chodzi. A, Artur Głowacki dzwoni do mnie. Muszę się wyłączyć, będzie to poufna rozmowa. Przepraszam na chwilę. Jak wiecie, mówiłem o tym w telewizji w Realu, że chciałbym, żeby młodzi przejęli struktury rządzenia państwem. Spytam się teraz młodej osoby, czy chciałaby uczestniczyć w wyborach. No witam, dzień dobry. Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie, bo wiem, że poruszasz się wśród osób młodych. Mam takie pytanie, tak odpowiedz spontanicznie i odpowiedz ewentualnie, jakbyś miał się zastanowić, ale tak spontanicznie. Czy chciałbyś uczestniczyć w wyborach parlamentarnych, na przykład załóżmy z partii Konfederacja, być na liście w partii Konfederacja, niekoniecznie być w tej partii, tylko tyle, żeby uczestniczyć w wyborach na posła ziemi wołeckiej? Ja nie mogę zostać posłem, bo nie mam skończonych 21 lat. A ty nie masz skończonych. Ty masz teraz chyba 18, tak? No tak, żeby zostać posłem trzeba mieć skończone 21 lat. No dobrze, okej. Okay. A czy... No to widzę, że się orientujesz. A czy na przykład chciałbyś uczestniczyć ogólnie w takim... w pomocy, w zbieraniu podpisów poparcia? Nie wiem, musiałbym zobaczyć, jak wtedy bym z czasem spać. Kiedy są wybory w tym roku? Nie, w tym roku nie ma wyborów. W przyszłym są, tak? Są tam 23, 24, 25 na prezydenta. No to... No wiesz, żeby nie było tak jak powiedzmy teraz w Tucznie, gdzie były dwie osoby chętne, ty niby też, a ja zacząłem zbierać podpisy i wszystkie osoby się wycofały, zbierałem sam. Nie wiem, jak jest czas, to jest bardzo dużo czasu do tego, więc ciężko mi też powiedzieć. A powiedz, czy ty masz takie pismo czytelne, czy bardziej bazgrolisz? W miarę czytelne, no. Bo tutaj chodzi o to, że na przykład jak ja zbierałem podpisy, ja mam czytelne, powiedzmy, pismo, nie? Niektórzy mówią, że mam bardzo ładne pismo. Ale tak czy inaczej, jak ja szybko spisywałem tych ludzi, być może przestawiłem czasami jedną literkę, albo na przykład źle usłyszałem numer domu, albo numer PESEL-a i ze 184 podpisów odkreślono mi ponad 40 i zakwalifikowano 143, czyli